Today is day number 2 in Stettin, where the Film Festival 2016 is taking place. Our first day was full of excitement and we are already working on what is coming next. Melanie, what is on your schedule today? Yeah, I'm really excited because I will meet Jacek Kaminski today. He is a Polish journalist and he was working for the Stettin Television over 46 years. And I'm really glad that I can stay in today because it's rainy. And Eva, what's on your schedule? Well, my mission is gonna be to meet Miroslav Salski. He's a TV journalist and author, and I'm going to attend his newest promotion about his book. So have fun and we'll see you soon. Next to me is Jacek Kaminski. He was working in the television branch for 46 years. And I'd like to know, how has the television branch changed in the last years? Dokładnie mówiąc, 46 lat pracowałem, bo już nie pracuję, już jestem na emeryturze. Najlepiej można by to zobaczyć, schodząc na dół, tam gdzie odbywa się projekcja filmu. Pierwszy mój film, który właśnie przed chwilą miał swoją projekcję, jest filmem czarno-białym i kręcony był kamerą filmową, na taśmie filmowej. Do tego oczywiście potrzebne były odpowiednie stoły montażowe. Nie odbywało się to tak wszystko, jak tutaj widać na załączonym obrazie. Ta kamera jest kamerą elektroniczną. Montaż odbywa się także błyskawicznie na elektronicznych urządzeniach. Okay. Więc przeskok jest ogromny. So what's the meaning of the political situation here in Poland for the television branch? Telewizja w Polsce jest na tyle różnorodna, myślę tutaj o różnych stacjach telewizyjnych, które są i każdy z nich, każda z tych stacji może w swój dla siebie właściwy sposób przedstawiać aktualną sytuację polityczną Polski i Polaków. Ja nie słyszałem o przypadkach cenzury. What is your greatest memory here in Szczecin? To trudne pytanie. To jest wspomnienie związane z telewizją. Otóż byłem współtwórcą tak zwanego kanału siódmego, czyli osobnej stacji telewizyjnej, która była sama dla siebie władzą, sama dla siebie była tą instytucją, która odpowiadała za treści, które tam się pojawiały, no i także za rozrywkę, która tam się pojawiała. To był niezależny, kompletnie niezależny kanał od kogokolwiek. To była stricte telewizja szczecińska. Żeby to było lepiej zrozumiałe, powiem, że wszystkie ośrodki telewizyjne w Polsce podlegały, tak jak i dzisiaj zresztą, podlegają Warszawie. Z Warszawy płynęły dyrektywy, z Warszawy ustalana była ramówka. Mieliśmy pewną niezależność, jeśli chodzi o treści. Natomiast w kanale siódmym to była całkowita dowolność i całkowita swoboda, zależna tylko i wyłącznie od nas. Okay, thank you very much for your time and have a nice day. Proszę bardzo.